Wielkiego. Zapraszamy. Zielone oko. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzeń. Proszę! Dzień dobry. A to pan! Witam. Proszę, zapraszam do środka. Ja nie wiem, czy dobrze trafiłem. Na pewno dobrze pan trafił. Czekałem na pana. Pana przyjaciel uprzedził mnie o pańskiej wizycie. Proszę wejść, proszę. Pan będzie łaskaw usiąść. O tu, na tym krześle. Dziękuję. Wygodnie? Tak, tak. Tylko... Tylko co? Widzi pan, nie jestem całkowicie pewny, czy wiem, co ja tu właściwie robię. Nie wie pan? Rozmawiałem z moim przyjacielem i zwierzyłem mu się, że... Że znajduje się pan w czymś w rodzaju życiowego zakrętu. Depresja, przygnębienie. Wiemy, wiemy, pański przyjaciel zreferował nam całą sprawę. Podał mi adres panów, ale... Niczego więcej nie wyjaśni. Bo wyjaśnienia należą do nas. Pozwoli pan. Ja jestem prezesem tej instytucji. Instytucji? Tak. Jej nazwa nie jest jeszcze ustalona. Nazwamy ją na razie roboczo Gabinet Powtórzeń. Rozpoczynamy dopiero naszą działalność i dopóki się ona nie sprawdzi, chcemy uniknąć rozgłosu. Naszą reklamą będą osiągnięte wyniki. Innej nam nie trzeba. Zaraz. Opieramy się na podstawach naukowych. Zatrudniamy psychologów i cały sztab techników. Zainstalowaliśmy, wie pan, różne najnowsze i bardzo kosztowne urządzenia. Niestety nasi klienci muszą być przygotowani na dość wysokie honoraria. Koszty nie grają roli. Chciałbym... To cieszę się, że pan tak do tego podchodzi i że żenujące sprawy finansowe mamy już za sobą. Chciałby pan teraz z pewnością dowiedzieć się czegoś bliższego o naszych metodach, prawda? No właśnie. Zaraz zreferuję. Więc tak. Najogólniej mówiąc, staramy się oferować naszym klientom szczęście. Szczęście? Tak. Szczęście. No ale szczęście to sprawa niezwykle delikatna, ulotna. Powiedziałbym, zbyt trudna do przewidzenia. Też tak myślę. Tak. Więc postanowiliśmy zacząć od końca. Oprzeć się na rzeczach zastanych i już sprawdzonych. Nie bardzo rozumiem. Zaraz pan zrozumie. Czy pan na przykład w tej chwili wie, czego pan pragnie? No, nie wiem. I to właśnie jest głównym powodem depresji. Tak pan uważa? Tak. Jestem o tym całkowicie przekonany. W przeszłości miał pan momenty, w których był pan szczęśliwy, prawda? No chyba tak, no. No tak. No widzi pan? Więc szczęście istnieje. I jest to szczęście sprawdzone.
pech polega na tym, że były to tylko chwile, prawda? No, tak. W życiu każdego człowieka zapalają się w różnych okresach małe światełka, które jednak gasną zbyt szybko, by mogły rozproszyć mrok w sposób trwały. Naszym zadaniem jest te chwile powtarzać. Powtarzać? Tak. Utrwalić je i zagwarantować możliwość powracania do nich wielokrotnie. O każdej porze, w dzień, w nocy, kiedy tylko pan tego zapragnie. Załóżmy, że jest pan aktorem. Aktorem, który tylko raz w życiu, w jednej roli, przeżył smak sukcesu. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment, odtwarzamy tę samą scenę, kostiumy, publiczność, te same reakcje i te same brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? No proszę pana, są sposoby. To nawet nie muszą być ludzie. No przy dzisiejszej technice, holografia, komputeryzacja, digitalizacja... To nie będzie to samo. Ależ proszę pana, stworzenie pełnej iluzji to nasza specjalność. Od klienta wymagamy tylko bardzo dokładnego scenariusza. No przypuśćmy, że ktoś przeżył moment pełnego szczęścia na pogrzebie swojego wroga. A więc, instytut pogrzebowy, pogoda, żałobnicy, ich stroje, wyrazy twarzy, szepty słyszane w kondukcie, wymiary trumny. Pan naprawdę myśli, że to wystarczy? Uch, drogi pan, proszę sobie wyobrazić, że chwila szczęścia, pana osobistego szczęścia, przeżytego kiedyś szczęścia, to taki krótki kawałek gumy. A my tę gumę rozciągamy, rozciągamy niemal w nieskończoność, nie naruszając przy tym jej trwałości. Moglibyśmy to panu zademonstrować, jeśli pan by się zgodził. No, można by było spróbować. Wspaniale! Chwileczkę. Główny psycholog, proszę zgłosić się w moim gabinecie. Mamy pierwszy obiekt. Ale już teraz? Tak od razu? Ja nie jestem przygotowany. To nic nie szkodzi. Szczęścia nie należy odkładać. Oto i nasz pan psycholog. Dzień dobry. Zostawiam panów samych. Zapalimy? Nie, dziękuję, nie palę. Bardzo słusznie. Ja też nie palę, ale czasem zmuszam się, bo to ułatwia nawiązywanie kontaktu. Mogę usiąść obok pana? Oczywiście. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, czy był pan przywiązany do swoich rodziców? Słucham? Czy był pan przywiązany do swoich rodziców? W normie, a czemu? Szukam odpowiedniego tonu rozmowy. Niektórzy pacjenci najlepiej czują się, kiedy mówi się do nich jak do dziecka. Inni chcą, żeby traktować ich z koleżeńską poufałością, jak dobrego kumpla. A jeszcze inni podświadomie czekają na ostry i władczy ton. Lubią czuć się zdominowani, poniżeni, w skrajnych momentach nawet upokorzeni. A pan? Co ja? No jak pan chce, żebym się do pana zwracał? Normalnie. Normalnie. I tu leży pies pogrzebany. Normalnie. Dla psychologa to jest właśnie najtrudniejsze. Za dużo możliwości, za dużo teorii, za dużo niewiadomych. Ale cóż, spróbujmy. Na początek i tak najważniejszy jest wybór. Wybór czego? No tej chwili, którą mamy przygotować do powtórzeń. Bo potem to już jest głupstwo. Są specjalne ankiety, testy, mamy programy opracowywane przez komputer, ale od tego to już jestem ja. Byle dobrze wybrać. To nie będzie łatwe. Ale ja panu pomogę. Bez obaw. Uprawiał pan na przykład jakiś sport? Jakieś wygrane zawody?
Trybuny, publiczność, podniecenie i pan będący w centrum zainteresowania. Co? No, smak zwycięstwa, jakieś wspaniałe, upajające uczucie. Nie? Ha. A dobry skok przez skrzynię na lekcji gimnastyki? Sporty dla mnie nie istnieją. Zainteresowania raczej intelektualne. No więc jakiś świetnie zdany egzamin? Obrona pracy doktorskiej? Skupiona, pełna powagi atmosfera. Gratulacje recenzentów. Z trudem ukrywana zazdrość kolegów, co? Nie? A może matura? Nie. No więc może wydźwignięcie się z beznadziejnej sytuacji? Co? Poprawienie decydującej dwójki. Proszę pana, byłem średnim uczniem i średnim studentem. Przychodziło mi to bez większego trudu, ale i bez większych emocji. A podróże? Jakiś niezapomniany widok? Fascynująca przygoda w Stambule, Paryżu, Barcelonie. Nie, ja nie wyjeżdżam za granicę. Prawdę powiedziawszy, nigdy mnie to nie ciągnęło. A kobiety? Och, cóż... Aha, o, pan się zawahał, tak? Zobaczyłem jakby iskierkę w pańskich oczach. Dobrze, dobrze, nie traćmy śladu. Żona? Dwie. Rozumiem. No, a kochanka? Długotrwały związek? Jakaś upajająca noc? Ha? No, niech pan szuka. Niech pan sobie przypomni. Był taki jeden wieczór. Dobrze, kiedy? O, dawno. Kilkanaście tak? lat. A to nic nie szkodzi? Jak ona wyglądała? Blondynka, nieduża. Dobra, ale szczegóły, wzrost. Oczy, długość włosów. Jak była wtedy ubrana? Tutaj ma pan ankietę i długopis. To ułatwi panu całą sprawę. Wystarczy wstawić krzyżyki, dobrze? Ja to później opracuję. I na drugiej stronie też. Dobrze, gdzie to było? W takim małym lokalu. A światło? Przyciemnione. Grała orkiestra. Właściwie nie orkiestra, pianista. Pianista. Dobrze, nazwa utworu, proszę pana. Ludzie przy sąsiednim stoliku. Słyszał pan ich rozmowy? Kształt parkietu, kolor ścian. Proszę wypełnić ankietę. Wstawić krzyżyki. Krzyżyki w pola. Długopisem. Renata. Przepraszam za spóźnienie. Przyszłaś jednak. Jak się umawiam, to zawsze przychodzę. Raz miałaś przyjść do parku i nie przyszłaś. No, bo tak naprawdę nie byliśmy umówieni. Sugerowałam tylko, że może tam będę. Byłaś wtedy na randce z Edkiem, prawda? No niby tak. I co? Dalej z nim chodzisz? Nie. Dlaczego? No tak. Naprawdę chciałbyś wiedzieć? Chciałbym. Nie. Nie chciałbyś. Co? Ach, nic. Nic. Było, minęło. Renata. No? Coś bym ci powiedział. No mów. Masz śmieszną rękę. Dlaczego śmieszną? Taką małą, szorstką. Bo zapomniałam kremu do rąk. Nie przeszkadza ci, że trzymam cię za rękę? Nie. Wcale mi nie przeszkadza. Edek był ode mnie wyższy, prawda? Ale trochę. Lubisz wysokich? Nie lubię za wysokich. Ty jesteś w sam raz. Serio mówisz? Serio. Nie wierzę ci. Już dawno chciałam ci to powiedzieć. To dlaczego nie powiedziałaś? Tak jakoś. Nie było okazji. Ładna muzyka. Zatańczymy? Nie. Ja nie tańczę. A może jednak?
Zatańczymy? Nie, ja nie potrafię. Zatańczymy? Nie. Zatańczymy? Zupełnie jakby się pani płyta zacięła. Po co pani to ciągle powtarza? To mam tak ustalone w scenariuszu 3 razy. Zatańczymy. Jest tak napisane, zatańczymy. To przecież nic nie znaczy. Proszę zobaczyć. Proszę zapalić światła. Niech pan przestanie grać. Ja chcę stąd wyjść. Nie wyszło. Nie. Zupełne fiasko. Może modelka nie była idealną kopią. Była. Kiedy weszła i się odezwała, mógłbym przysiąc, że to ta sama dziewczyna. To musieliśmy popełnić jakiś błąd przy urządzaniu wnętrza. Coś ze światłami albo z muzyką. Nie. To było w porządku, tylko ja byłem inny. To znaczy? No, starzejący się pan, zmęczona twarz, początek łysiny. Już wiem. Źle wmontowane lustro. A specjalnie prosiłem, żeby go nie umieszczać naprzeciw. Nie widziałem się w lustrze. Ja po prostu wiedziałem, jaki jestem. I ten beznadziejny dialog. Jak to? Ona coś przekręciła? Nie, mówiła to samo, co wtedy. Ja też. Bełkot. Teraz to był bełkot bez sensu. A wtedy, każde zdanie miało znaczenie. Między pojedynczymi słowami było jakieś niepojęte napięcie. Odczuwaliśmy je coraz silniej, na przekór słowom, które nic nie znaczyły. A teraz zostały tylko słowa, a poza nimi pustki. Nie, musieliśmy coś źle zaprogramować. Tłumaczę panu przecież, że to nie polega na wierności rekwizytów, tylko na atmosferze. Ale proszę pana, przy dzisiejszym poziomie techniki potrafimy w pełni odtworzyć każdą atmosferę. Nie ma stanu uczuciowego, którego nie dałoby się rozbić na cząstki elementarne i wyodrębnić bodźce przywołujące poszczególną reakcję. Dopiero suma tych bodźców... To chyba nie na tym polega, proszę pana. A na czym? To był tkwiący głęboko w podświadomości opór, który torpedował każdy poszczególny bodziec. Ja wiem. Pan nie chciał współpracować. Tak. Jest pan po prostu w stanie ostrego, nerwowego napięcia. Wyrównamy to, przy następnej próbie podamy panu środki lekko otępiające. Nie. Nie będzie żadnej następnej próby, rezygnuję. Ale proszę pana, chyba pan nie mówi poważnie. Ambicja naszej firmy, więcej. Perspektywy jej rozwoju zależą przecież od pana. Od pierwszej udanej próby. Nie możemy się zgodzić na pańską rezygnację. Ale ja nie wierzę w powodzenie tej próby. Dobrze, widzi pan, może zaczęliśmy zbyt... zbyt ryzykownie, bo cofnęliśmy się za daleko i różnica czasu była zbyt drastyczna. Poszukamy czegoś bliżej i wtedy na pewno się uda. Nie jestem przekonany. Aż tak! Ja jestem tego pewien. Poza tym niepotrzebnie wprowadziliśmy kobietę. Sprawy płci są bardzo skomplikowane i jak widzę wymagają pewnych uzupełnień w ankietach i programach. Opracuję je, ale wie pan, to wymaga czasu oczywiście. Na razie skoncentrujmy się na przeżyciu innego rodzaju. Takim, żeby wiek, kondycja fizyczna i pański aktualny wygląd nie odgrywały żadnej roli. Co by pan powiedział na analizę sukcesu? Jakiego sukcesu? Na przykład w pracy zawodowej. W pracy? Musiało się panu coś takiego przydarzyć. W pracy, Tak. Był kiedyś taki jeden epizod. A dawno? Parę lat temu. I sprawiło to panu satysfakcję? Sprawiło. Nawet dla mnie samego było to zaskoczeniem, bo zawsze uważałem się za człowieka, który nie przywiązuje wagi do zewnętrznych oznak uznania. Jednak poczułem się tego dnia wyjątkowo... Dobrze. Doskonale. Mamy nitkę? Trzeba ją teraz tylko umiejętnie pociągnąć, ale od tego to ja tu jestem. Proszę bardzo. Ankieta, formularz, długopis. Niech pan teraz popracuje głową. Wszystkie szczegóły. Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki. Proszę się skupić, wstawić w odpowiednie miejsca krzyżyki. Krzyżyki w pola. Krzyżyki proszę wstawić. Thank you.
Koledzy, proszę o chwilę spokoju. Koledzy, proszę o ciszę. Drodzy koledzy, zakończyliśmy część roboczą naszej konferencji, a teraz czeka nas mała, bardzo przyjemna uroczystość. Chyba wszyscy pamiętają projekt reorganizacji, który był omawiany na wielu zebraniach w ubiegłym roku. I przede wszystkim pamięta go z pewnością jeden człowiek. Do pana mówię, kolego. Do mnie? Oczywiście. Przecież to pan był autorem projektu. A wydawało mi się, że sprawa została definitywnie oddalona. To nam wszystkim tak się wydawało. Ale po wnikliwym rozpatrzeniu i po pewnych sugestiach czynników nadrzędnych, które szły po tej linii... No, chce pan powiedzieć, panie dyrektorze, że ta raz na zawsze odrzucona i odhaczona sprawa... Ale nie ma spraw odhaczonych, kolego. Nie ma takich spraw. Przyznaję, popełniliśmy błąd. Decyzja była może zbyt pochopna, analiza zbyt powierzchowna, ale ludzie są ludźmi, kolego. No. A jak pan pamięta, w ubiegłym roku istniały u nas w przedsiębiorstwie pewne napięcia i uwaga była skoncentrowana na czymś innym. Sytuacja uległa jednak zmianie. No i zainteresowanie naszych zwierzchników takim właśnie obrotem sprawy. Więc projekt doczeka się realizacji? Tak, powołamy specjalny zespół, który rozpatrzy to raz jeszcze. Cieszę się, panie dyrektorze. No, ale to nie wszystko. Jak wiecie, szanowni koledzy, obchodzimy niedługo jubileusz naszej instytucji. No, w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie odznaczeń naszym najstarszym i najbardziej zasłużonym pracownikom. Tak. Dziękuję za ten aplauz. Miło mi pana powiadomić, że jest pan jednym z laureatów. Ja? Tak, pan. Ale ja przecież pracuję tu dopiero od niedawna. Ale liczy się wkład, kolego. Wkład i zaangażowanie. Oczywiście nie ja dokonam miłego obowiązku, no są ode mnie godniejsi. Za tydzień spotkamy się w Białej Sali na oficjalnej lampce wina. Chwileczkę, panie dyrektorze. Sądzę, że nikogo nie zabraknie na tej uroczystości. Chciałbym coś powiedzieć, panie dyrektorze. Będzie ona przecież świętem dla każdego z nas, panie, prawda? Panie dyrektorze. Dziękuję wam, koledzy. Proszę mi udzielić głosu. Dziękuję, to wszystko. A teraz do obowiązków, proszę, do pracy. Ja chciałbym coś powiedzieć, halo. Bo praca nie czeka i sama się nie zrobi. Dziękuję wam. Proszę się zatrzymać, no. Mam coś ważnego do powiedzenia. Dziękuję. Zatrzymajcie się, no nie wychodźcie z tej sali, no. Ja chcę coś powiedzieć, no posłuchajcie mnie! Posłuchajcie mnie! Scenografię odtworzoną z takim pietyzmem. No, oczywiście pokryję wszystkie koszty. Proszę, nie mówimy o kosztach, to jest sprawa prezesa. Tak, przepraszam. Tak. Ale sam nie wiem, co się stało. No, nagły atak nerwowy. A przygotowywałem wszystko niezwykle skrupulatnie. Wszystko przewidziałem, ale nie to! Dla mnie jest to bolesny cios w moją zawodową ambicję. No, już panu mówiłem, że błąd musi tkwić w założeniu. Ale wykluczone! Prawdopodobnie strona techniczna naszej metodyki jest jeszcze nie do końca doskonała. No i zmienimy panu lekarstwa na mocniejsze. Na mocniejsze? Koniecznie! No taki wybuch! Co się panu stało? Chyba rozczarowanie. Rozczarowanie? A z jakiego powodu? Bo to nie była dla mnie niespodzianka. No ja już przedtem wiedziałem o tym odznaczeniu. Wiedział pan? No, nieoficjalnie wiedziałem, no, że bąkiwało się o tym. Poza tym ten projekt... Co? No, on później i tak nie doczekał realizacji. No, ale odznaczenie zostało, no, prawda? Zostało, no.
Tylko, że zawdzięczałem je głównie układom. Jakim układom? Ożeniłem się wtedy po raz drugi, a moja żona miała spore znajomości, no i dyrektor się o tym dowiedział i chciał mnie mieć po swojej stronie, no wie pan jak to jest. To dlaczego nie podał pan tych szczegółów w ankiecie? No właśnie, dlaczego? No przecież to było bardzo ważne! Przy próbie odtworzenia uruchomiło to całą kaskadę nieprzewidzianych bodźców. Wystarczyło nam je znać, aby zneutralizować je odpowiednimi kontrabodźcami. Przecież to tylko kwestia odpowiedniego zaprogramowania. No, ale widzi pan, przy wypełnianiu ankiet nie zdawałem sobie jeszcze z tego sprawy. No, widocznie kiedyś nie chciałem o tym pamiętać. Tak, tak, tak. Jest pan, muszę przyznać, skomplikowanym pacjentem. Na przyszłość wezmę to pod uwagę. Przeprowadzę głębszą analizę i przygotuję kilka wariantów. Nie będzie żadnej przyszłości. To była ostatnia próba. Ha! Przypuszcza pan, że mógłbym teraz zrezygnować? Teraz? Kiedy zaszliśmy już tak daleko, to mnie pan jeszcze nie zna. No, nie. Zaraz. O tym ja decyduję. Przyszedłem tu i poddałem się eksperymentowi, nie, a teraz się wycofuję. Koniec kropki! Ale to nie jest takie proste. Ja wiem, że to nie jest proste, ale na samą myśl, że miałbym to przechodzić jeszcze raz, czuję, że zbliża się kolejny atak nerwowy. O, widzi pan, jak mi się ręce trzęsą? No to niech się pan zrelaksuje. No. Proszę głęboko oddychać. Może kawy? Nie, papierosa? Nie. Ja chcę stąd wyjść. Jestem trochę rozstrojony. Sprawy finansowe nie, oczywiście ureguluję później. Nie, a teraz nie. Chcę wrócić nie. Do... Nie do domu. Dlaczego pan zamknął drzwi na klucz? Spokojnie sobie porozmawiamy. Dlaczego pan zamknął drzwi na... Proszę otworzyć. I pan naprawdę myśli, że teraz wypuszczę pana z rąk? Czy ja jestem waszym więźniem? O nie naszym. Dlaczego naszym? Jest pan więźniem swojego własnego szczęścia. Nie. Ja protestuję. To jest gwałt. Sprawą zajmie się mój adwokat. Musiałby pan najpierw mieć możliwość porozumienia się z pana adwokatem. No wypuśćcie mnie, proszę! Niech pan najpierw usiądzie. Śmiało. Niech pan usiądzie. Dziękuję. Ja chcę gdzieś wyjechać, odpocząć, uspokoić się. Wyjechać? No to przecież nic prostszego. Przy dzisiejszym stanie techniki, proszę pana, mamy możliwość stworzenia panu pełnej iluzji każdego miejsca na świecie. Co pan chce? Bermudy, Capri, Wyspy Kanaryjskie, a może pola lodowe Grenlandii? No? A może małą, ale komfortową leśniczówkę? Chcę być sam. No to drobnostka. Gwarantujemy całkowitą samotność. A gdy się panu znudzi, gwarantujemy również towarzystwo. Wystarczy wypełnić ankietę. Chciałbym się zaszyć w prawdziwym lesie nad strumieniem. Chciałbym łowić ryby. Ryby? A łowił pan już kiedyś? Tak. No i do tej pory nic pan nie powiedział? A jakie ryby? Gatunki, długość, waga, rodzaj akwenów. No, a jakiego sprzętu wędkarskiego używa pan najchętniej? Dobrze, tu jest ankieta, proszę wypełnić, wstawić krzyżyki. Ulubiona pora roku. Poszukajmy w pamięci. Największa ryba, jaką pan złowił. No, krzyżyki. Krzyżyki, proszę. Proszę wstawiać krzyżyki w pola. A ma pan inne hobby? Majsterkowanie, gry komputerowe, no? Uprawa roślin ozdobnych? Niech pan sobie przypomni. Niech pan się stara kooperować. Jeszcze trochę skupienia. Krzyżyki, proszę. Troszkę wysiłku. Robótki ręczne? Sadyzm? Zboczenie? Zwierzęta domowe? Lektury? Zachody słońca? Wschody? Proszę wstawiać krzyżyki. Krzyżyki proszę wstawić. Krzyżyki w pola. Pan już nigdy mnie stąd nie wypuści. Nie. Na razie nie. Włożyłem w pana zbyt wiele pracy. Musi się nam udać. Jestem bardzo zmęczony. Aż dostanie pan witaminy. Niech pan się nie załamuje. Ja to robię tylko dla pańskiego dobra. Postanowiłem dać panu szczęście. Ja go nie pragnę. Nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia. Tego mi pan nie wmówi, proszę pana. Nie na darmo studiowałem ludzką psychikę. Pan już nigdy się nie zamknie? No chyba nie, proszę pana. Chyba nie.
Będę panu tak brzęczał koło ucha, aż się uda. Tak będę brzęczał i brzęczał i nie przestanę. To musi dać w końcu jakiś rezultat. Zaraz, chwileczkę. Co pan powiedział? Że to nie może się nie udać. No. Coś mi się przypomina. Co się panu przypomina? Taki miałem jeden moment. Tak? Moment przeżytego szczęścia? Tak. Tak? Brawo. To niech się pan teraz skupi, żeby to nie uciekło. I tak jak ćwiczyliśmy, głębokie oddechy i zupełna pustka w mózgu i nagłe uderzenie koncentracji. No, ma pan? Chyba tak. No, to wspaniale. Podać ankietę, długopis? Nie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Był taki wieczór. Siedziałem w swoim pokoju i czytałem bardzo ciekawą książkę. Uh-huh. Paliła się na biurku lampa, piłem koniak i nagle tuż obok... Obok mnie... Niech pan usiądzie bliżej. Tutaj? Nie. Jeszcze bliżej, proszę. Ale... Teraz? Dobrze? Tak. Niech mi pan wyświadczy pewną przysługę. Tak? Proszę... Proszę na mnie przez chwilę nie patrzeć. Co? Proszę na mnie przez chwilę nie patrzeć. Proszę. Można? A, nasz klient. Witam serdecznie. Bardzo proszę. Proszę, niech pan siada. Papierosa? Nie, dziękuję. To nie będzie konieczne. Muszę panu powiedzieć, że jest pan naszym oczkiem w głowie. Nie tylko ja, ale cały nasz sztab techniczny śledzi z ogromnym zainteresowaniem pańskie zmagania. Bo tak chyba można nazwać to zdarzenie. Zmagania, prawda? Można. Tak. Nie chciałbym się wtrącać, prowadzę tylko sprawy administracyjne, a pan jako przypadek należy całkowicie do kompetencji głównego psychologa. Ale ciekawi mnie, na jakim jesteście etapie? Na dobrym. Czyżby? Nie śmiem pytać wprost, ale czyżby się udało? Tak. Udało się. No to gratuluję. Gratuluję z całego serca. To dla nas szczęśliwy dzień. Pozwoli pan, że uczcimy to kieliszkiem koniaku. Z przyjemnością, bardzo chętnie. Och, wspaniale. No naprawdę bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Proszę pana, za pana. I za wszystkich naszych następnych klientów. W końcu oni też będą mogli skorzystać z tego, co się dziś wydarzyło, prawda? No, jestem o tym przekonany. A przyznam się panu, że miewałem już chwilę zwątpienia. Ile czasu to wszystko trwało? To przeszło 3 miesiące. Coś, no właśnie. No, trochę pan zmizerniał. Ja miałem nawet skrupuły, że jesteśmy dla pana zbyt bezwzględni. No ale czego się nie robi dla ludzkiego szczęścia? To chyba było wyczerpujące, prawda? Bardzo. Ile mniej więcej prób? Dużo, nawet nie potrafię zliczyć. Nasz psycholog nie przedstawił mi jeszcze kosztorysu. Dałem mu wolną rękę. Wie pan, w wydatkach. Oczywiście pokryję wszystkie. I tak mi się to opłaciło. Wiedziałem, że mamy do czynienia z dżentelmenem. I nie wracajmy już do tego, do tych spraw finansowych. Niepokoi mnie tylko jedno. Czemu potrzeba było aż tylu prób? Czyżbyśmy popełnili jakiś błąd? Chyba tak. Przeceniliście aspekt techniczny. Uznaliście, że stworzenie pełnej iluzji zapewni identyczność przeżywania. Zapomnieliście, że istnieje podmiot. Faktor niekontrolowany. Człowiek. Jak to? Robimy to przecież dla niego. Ale on się zmienia. Niedostrzegalnie i w sposób ciągły.
Coś w nim bez przerwy znika i coś innego zjawia się na to miejsce. Jego reakcje nigdy nie będą takie same. Nie, że to wszystko można zaprogramować, każdą ewentualność. Jeszcze raz przeanalizujemy testy i zmodyfikujemy procedury. Nie, nic wam to nie da. Wy wyszliście z założenia, że chwile szczęścia są zbyt krótkie, że w tym tkwi problem, że trzeba je powtarzać. A może powinniście jednak uznać, że są niepowtarzalne? Ale w pana przypadku przecież się udało, sam pan to powiedział. Tak, tak, udało się. Mogę sobie nalać? Naturalnie, ale pozwoli pan, że ja to zrobię. A wie pan, co dla mnie było w tym najciekawsze? Nie, proszę mówić, proszę. Wszystkie pana uwagi są dla nas bezcenne. Coś, co narodziło się obok i rosło przez cały czas trwania eksperymentu. Irracjonalne uczucie nienawiści. Coś takiego? Nienawiść? W stosunku do kogo? Do pańskiego głównego psychologa, przecież z nikim innym nie miałem kontaktu. Ale dlaczego? Przecież ten człowiek wychodzi z siebie, żeby panu pomóc. No właśnie, właśnie. Widzi pan, zrozumiałem jedno. Szczęście to jest sprawa bardzo osobista, intymna. Nie znosi żadnych pośredników. Poza tym nie można zmuszać człowieka do tego, aby był szczęśliwy. Nawet jeżeli się to robi w najlepszej wierze? Tak, nawet wtedy. Reakcja zawsze będzie odwrotna. Zaskoczył mnie pan. Ale przecież ten psycholog tak się starał. Doceniam to. Był po prostu niezmordowany. Czego on nie próbował? Całe moje życie dostało się jakby pod szkło mikroskopu. Kobiety, przyjaźnie, małe próżności, głęboko ugrywane zawiści, złudne sukcesy, drobne egoizmy, refleksje, chwile zadumy. Czy pan wie, że jeszcze wczoraj rozbierałem cały samochód, żeby odtworzyć satysfakcję, jaką kiedyś dało mi samodzielne przeczyszczenie gaźnika? A jeszcze dziś rano dostałem ostry nóż, żeby sobie wyciąć z wierzbowej gałązki fujarkę, taką, jaką sobie raz wyciąłem jako chłopiec. Mam jeszcze ten nóż w kieszeni. No ale w końcu się udało. No, pyta pan już po raz trzeci. Tak, ale to był przypadek. Jedno małe słowo wywołało skojarzenie. Decydujące skojarzenie. Właśnie. Bo szukaliśmy głównie wśród spraw ważnych, a zapomnieliśmy o drobiazgach. Niech pan mówi, to dla mnie bardzo istotne. Przypomniał mi się taki zwykły wieczór w domu, kiedy czytałem ciekawą książkę. I nagle w pokoju zaczęła latać mucha. Wie pan, są takie muchy jesienne, czarnozielonkawe, wylęgają się na śmietnikach i bardzo głośno brzęczą. Kołowała mi nad głową i co chwila odbijała się o lampy. Mucha? Tak. Jej brzęk po pewnym czasie stał się nie do wytrzymania. Nie mogłem czytać, nie mogłem zebrać myśli. Próbowałem coś z tym zrobić. Odganiałem ją, dmuchałem na nią papierosem, bo słyszałem, że muchy nie lubią dymu. Otworzyłem wszystkie okna, potem zgasiłem światło i zapaliłem je w innym pokoju. Miałem wrażenie, że wyleciała. Zamknąłem więc drzwi i zapaliłem lampę, ale ona wciąż jeszcze była. Czaiła się i znów to uparte, nieznośne bzyczenie. Cały się spociłem, ręce mi się trzęsły. Mówię panu, jakaś obsesja. I co? No i w końcu znalazłem właściwe rozwiązanie. Zrobiłem packę z gazety i przyczaiłem się. Czekałem dość długo, z ręką uniesioną w górę i kiedy przysiadła na chwilę i miałem wrażenie, że na mnie nie patrzy, uderzyłem. Rozpłaszczyła się na abażurze. Zapadła cisza. No i wtedy poczułem się głęboko, niewiarygodnie szczęśliwy. To wspaniale. Naprawdę, to wspaniałe. No i w dodatku będzie bardzo mało kosztować odtworzenie takiego pokoju i muchy. To bagatela. Nie, nie trzeba jej odtwarzać. Nie? No, widzi pan, mówiłem już, że człowiek się zmienia, a jego szczęście jest niepowtarzalne. Może być tylko podobne. Przed chwilą nie zabiłem wcale muchy. Ja przed chwilą zabiłem waszego głównego psychologa. Tym nożem. Do wyrzynania fujarki. I czułem się przy tym niepowtarzalnie szczęśliwy. Thank you.
30 czerwca 2018 roku zaprezentowaliśmy na 18. Festiwalu Dwa Teatry remake słuchowiska z 1977 roku Gabinet powtórzeń Ewy Szumańskiej. Reżyseria Adam Nalepa. Człowiek stąd, dodajmy, mieszkanie opodal. I Adam dzisiaj zadebiutował w roli reżysera słuchowiska od razu na żywo. Proszę Państwa, jest wielki. Bardzo dziękujemy. Zdecydowanie nie w roli debiutanta wystąpił Andrzej Brzoska, czyli reżyser dźwięku. Muzyka sam mistrz. Włodek Pawlik. Wystąpili pani Dorota Landowska w roli dziewczyny. Andrzej Mastalerz w roli prezesa. Marcin Troński, człowiek stąd, w roli dyrektora. No i proszę Państwa, w roli klienta, czyli pacjenta, upiornego terapeuty, wystąpił również debiutując w Teatrzyku Zielone Oko, ale także w Teatrze Polskiego Radia, Szymon Warszawski. I w roli upiornego psychoterapeuty, talent trójki w kategorii teatr, dyrektor teatru w Tarnowie, Marcin Hycner. Proszę Państwa, ponieważ słuchowisko